dogrywka, dogrywka. Teraz zmieniam stronę. Uważasz, że to dobry wynik? 749? Zobacz na moją masę, ja ważę 50 kg. Patrz, pysiaczek, nagraj go. Idzie nasz kamerzysta. Co nagrywamy dzisiaj? Dzisiaj nagrywamy na spontanie. O, to i na rzeczywistę. Co tam, Wiktor, robisz? Czyszczę, bo to kurwa, leje się. Dobra, patrzcie, tu udało mi się wyczyścić. Daga jest sucha, poklikamy, sprawdzimy, czy się leje. Jak się nie leje, to znaczy, że jest zwycięstwo. Czekaj, bo tu jeszcze, a jest tu, dobra. Śrubeczka, śrubeczka. Krosowcy się tutaj będą cieszyć. Szybki poradnik, zakręcanie. Ale mięciutki. I co, jest tak jak być powinno? A ja, suchutkie. Suchutki, a syk. I co powiecie o kubeczce? Dajcie nas w komentarzach. A ty co powiesz, Skarbiku? Powiem ci, że fajnie wyglądasz. Moim zdaniem. Z tyłu to taka biała jest fajna też. Dużo białego. Lot of white color. Ja bym jeszcze go nie zmieniał. O, i syk. I syk. To jest już źle? Pada deszcz. No i kobieta w prawidłowym miejscu, do garu. W końcu ten, są tam i gotuje obiad, a nie jakieś KTM-y. Z niechęcią, ale zrobię to. Mi szkoda. Jeszcze jest już gotowy, tak wygląda, zostawiamy go do wyschnięcia, o tutaj. Warto było. Tak samo, kiedyś to sobie wyschnie. Ale już jest świnią. No pięknie, pięknie. Wystarczyło i można zmienić filtr. No jeszcze nie wystarczyło. Teraz jak tak napsikasz, to już nie będziesz miała czystych rąk przy zmienianiu go. A czy to ma jakieś znaczenie, czy będę miała czyste ręce? Nie, możesz mieć też brudne. Oblubione. No ja sobie umyję ręce. A zajdzie to wodą? Nie, ale tam jest to takie do mycia filtrów i ja sobie umyję tym ręce, a później sobie myję, przepłuczę wodą. Wypsikam cały, bo już nie ma co zostawiać takiej reszty, przecież to już się na nic nie zda. Ja myślę, że Piotrów jest szczęśliwy, jak przyjeżdżacie. No jak? Gość, co tu wskakuje, to jest hit. Ostatnia prosta. I tutaj jeszcze zakładam na ząbeczki, widzicie? Ząbek numer 1. Ząbek numer 2. No i możemy włożyć. Przycelowane. Chyba jest okej. Okay. Profesorze Wiktorze. Sprawdzę, czy jest dobrze, ale wygląda to dobrze. Jestem dumny, filtr czysty, motor brudny. W ogóle zobaczcie tu. Fafluch ten. Od upadków, patrzcie. Wszystko na podłogę. W dzisiejszym filmie będziecie mogli zobaczyć zmiany gripów przeze mnie. Jako, że na początku były tutaj listki i nie mieliśmy właśnie takich gripów z dziurką, to założyliśmy po prostu Wiktorowe stare, a teraz będę miała profesjonalne gripy nowe. I też jeszcze kolor KTM-a. Kolor KTM-a, ready to race. Odkręcamy tutaj, proszę Państwa. W tym warsztacie. Czego? Nie wiesz, którą stronę kręcić. Motorka. Przydał mi się jeszcze ten śrubokręcik właśnie. Dobra, nie, trzeba mieć kombinerki. To nie są kombinerki. Chodzi o to, że śrubka już się wykręciła, tylko że tam jest... Ja wiem, tam jest taka śruba przedzielona na pół. Tak to się robi. Syk. Czy tu jeszcze trzyma? O, 20. O, tym razem dobrą stronę. Już się przyda. No i nie zakładamy. Nie wiem, to sobie możesz ustawić jak chcesz. To ja chcę sobie to widzieć, mogę to widzieć? Chociaż nie, bo to musi być tak, żebym sobie ten... Poczekaj, jak to jest tak zobaczyć. Ty lewą ręką pokazujesz, tak? Ty faktycznie, no to ja chcę tak mieć. To okej. Okay. Mogę mieć tak? Okej, okay, tu masz śrubeczkę, przykręcaj. Wcześniej odkręcałam, więc teraz zmieniam. Będę przykręcać. Jest. Aha, czekaj, ja już wiem, jak to włożyć. Musisz zrobić to tak. Ale ja sobie mam to robić.
To dobra. To musisz zrobić to tak, żeby tego nie wepchać śrubą. Czyli złapać bardzo delikatnie. Masz, próbuj. Patrz teraz, myślę, to będzie dobre. No. Patrz, nagrywaj to. To będzie dobre, patrzcie. No. I przez dziurkę teraz. Czyli tak, no. Bardzo delikatnie to wkręcić. Chyba nie. Chyba się nie udało. Nie wiem, ja musiałem to czuć. W ogóle to jest ciężko zrobić, a co dopiero jeszcze jak ty to będziesz robić, ok? Może da się to jakoś zrobić inaczej. Zrób to tak, tutaj, za żadę teraz to założyć. Aha! No to fajnie, żeś mi powiedział od razu. Okej, okay. To dokręciło się. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Muszę ja to sprawdzić. Jest to możliwe. Ale teraz ładniejszy dużo. Jeszcze to dokręcimy, to... żeby nie było jakieś jaj, że się odkręci. Ja fafruchtę. To też do kosza w sumie. Jednak nie, muszę jeszcze coś zrobić. To jest jak z tym, jak z makaronem. Jak za szybko wrzucisz, nie sprawdzisz sobie ile trzeba gotować. Ostatnio mieliśmy problem z założeniem tego. Ach, to poszło prosto. Strasznie powoli się dojdzie. No, bo to jest troszeczkę trudniej, wiesz, Starbiczku? Pojeżdżę dokończyć. Pamiętam, jak to robiłam. No, ale też to jest takie dziwne, no nie? Zakładanie tego. Trzeba tak na odwrót. Skoro to jest tu, no nie? To trzeba zrobić to tak. Od tyłu. Uwaga. To nie jest takie proste, jak się wszystkim może wydawać. To i tak nie wiem, czy mi się to teraz uda. Ale widzę, że się uda. O, i syk. Teraz robimy 180 stopni. Czyli dać tam. I zakładamy. Ty, a gdzie jest drugie? Dobra, dokręcamy. No i z dyni prawie już. No i jest. Ale fajnie, aż tak ten przyczepnie, aż ręka nie chce puścić. Dobra, teraz wrzucamy makaron. Po ugotowaniu. No i co? No już sztos, widzisz? A nie chciałeś tego zmieniać. Czemu nie chciałeś tego zmieniać? Bo mi się nie chciało. Ty, bo masz już ten. Masz połowę zbiorniczka oleju. Może dolejesz, co? Dolewasz? Dolać? Do olej. A co powiesz o tym, że niektórzy piszą w komentarzach, że powinnam i tak dolewać tego oleju do paliwa? Powiem to, że znam ludzi, którym się to stało, ale to było w pierwszym modelu TPI, a teraz wydaje mi się, że to już zostało naprawione, także można bezpiecznie radzić tylko do zbiorniczka. Ale czy to może źle wpłynąć na motor, jeżeli doleję oleju do paliwa? Prawdopodobnie tak, ponieważ to raczej nie przewiduje, że będzie olej w paliwie, tylko będzie po prostu chyba go za dużo wtedy dawało. Tak okay. Mi się wydaje. No na pewno tak będzie. O, słyszycie? Nie tak szybko, żeby nie buchło czasem. Tylko mam na chwilę. Spokojnie, żeby ci się nie przelało. Tyle! Moje mają być trzy. Tak, trzy palce. Pada, no czasem mniej, trochę bardziej, czasem ogólnie leje, bym powiedziała. Ale żeś fit zrobiła, bocha. No, widzisz? Patrzcie, jakie skarpety. Idzie do nachwaliaczy. Ubrasz skarpety? Po co się skarpety? Bo ja nie lubię wkładać zwykły skarpet do tego brudnego buta. Mam dwie prawe nogi. R i R. Hello! Elwina, i co, masz płynik? Mam. Załóż, bo nie to pojechałeś, bo tutaj skarb normalnie. Co? Jak wyjechaliśmy do lasu na chwilkę, bardzo się zdenerwował. Na kogo? Wywalał się, bo ja się wywaliłem, musiał mi motor pomóc się. No. I się wywalał, zjeżdżał z górki, bo było tak wszystko. Najpierw mówił, no, dodaj gazu i wyjedziesz.
Po czym sam próbował to zrobić i się spalił na dół. Co, jest na GoPro całe zmagania nagrane? Jest, jest nagrane. Dobrze. Wow. Osiemnaście, no to podjeżdżcie na motor, to powinno wystarczyć. No, wystarczy. W jakie strony się? No wyjeżdżę, od razu. Czyli ty nic ci tam na razie? Nie, najpierw musisz umyć, dopiero później. Dobra, zaczniemy od mycia zasadniczego. Szampon. Szampon dajemy. Wal go tu. Magiczny płyn do dodatkowego umycia motoru. No i zamierzam go użyć. Cały motor posikaj dokładnie. Wszędzie. O, patrz, o takie coś właśnie tu ciemne takie, no nie? To po moim chyba powinno zejść, no ale o, patrzcie, jak psikłeś, to jest takie białe. Mi się wydaje. No. Chyba tak jest. Odwróć nogę. W międzyczasie, kiedy moje buty są umyte, zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału. Tutaj macie guziczek do klikania, rozumiecie, o co chodzi. Plus łapki w górę, pamiętajcie, łapka w górę, to bardzo nas motywuje. No i co? I spłukujemy! No, także widzicie, motory umyte, prawie umyte, bo słodzie jeszcze myje. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, ale może jakimś cudem, tak? Jeżeli podobał Wam się film, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, no i co?